Detective Deck, let's go. Vintage. Tak, znalazłem. Zamrożone tematy, o których nikt nie mówi. Szukasz swego miejsca, bo nie jesteś sam. Wiesz, jak kruchy bywa każdy. Rozumiemy się doskonale, wiemy, o co sam chodzi. Sam wybierasz drogę, raz lepszą, czasem złą. W końcu poznasz kogoś, kto... Weź tą kamerą, weź. Tak jest, proszę o spokój. Znajdziesz miłość, żeby dla... Nie no, matce, to nie. Za moimi plecami punkt, gdzie można kupić nawet tonę marihuany. Nie pożałujecie, wiem co mówię, jeżdżę na desce 10 lat. Detective Deck nie w starej wersji DVD albo DVD. Wszystko jest w chmurze. Oglądasz kiedy chcesz, włączasz, wyłączasz, zatrzymujesz. Nie mogłem w ogóle w to uwierzyć, także nie mogłem dopuścić do siebie tej myśli. Poszedłem i było zajebiście, stary, naprawdę. 4, 3, 2, 1. Kurwa! Okej, wszystko się nagrywa. Witam moi mili w nowym odcinku Detective Deck. Ze mną Jagoda. Cześć. Jo. I od razu zaczynamy odcinek od przeglądu sportowego, czyli tak zwanego przeglądu tygodnia. Świat deskorolki nigdy nie przestaje zadziwiać. W tym tygodniu mamy sytuację Georgia. Georgia, który jest deskarzem urodzonym w Afryce, natomiast mieszka w Nicei i przez wiele lat rozwijał się tam jako dobrze rokujący skater. Często przyjeżdżał do Warszawy oraz Katowic, jeżeli chodzi o miasta polskie. Pamiętasz tego gościa? Wysoki, czarnoskóry George. Oczywiście, pewnie, że pamiętam. Dla DC jeździł. No i dobre triki robił na rurkach, na murkach, na zawodach. Tak, bardzo dobry techniczny skater, często pojawiał się na zawodach międzynarodowych. I teraz sytuacja, która została zgłoszona do mnie, to jest to, że George starał się o wzięcie udziału w Igrzyskach Olimpijskich. No, nie wiem, czy wiesz, ale Igrzyska Olimpijskie zakładają taką zasadę, że każdy kontynent powinien reprezentować, mieć reprezentanta przynajmniej w jednej osobie każdego sportu z każdego kontynentu na świecie. Jako że George urodził się w Afryce i ma to obywatelstwo afrykańskie, zgłosił taką inicjatywę do rządu afrykańskiego, który niestety i urzędnicy afrykańscy rzucają mu tak zwane kłody pod nogi, no i nie chcą zaaprobować budżetu, który wspomógłby go w wyjeździe na Igrzyska Olimpijskie, w tym, żeby miał gdzie mieszkać, żeby miał co jeść i żeby mógł wystąpić na tych Igrzyskach Olimpijskich. Jako że George sobie nie radzi z tym wszystkim, wziął sprawy w swoje ręce i postanowił podzielić się całą historią. Link będzie tutaj w opisie tego wideo. Było tam bardzo wiele maili, bardzo dużo rozmów, które George pokazuje w całym eseju, który napisał, screenshoty i wiadomości, które otrzymywał od rządu afrykańskiego i afrykańskich urzędników, którym nie podoba się pomysł, bądź nie chcą zgodzić się na to, żeby przelać mu pieniądze, które pomogłyby mu w osiągnięciu tego celu, jakim jest pojechanie na Igrzyska Olimpijskie i reprezentacja tak naprawdę kraju, z którego pochodzi, oraz reprezentacja kontynentu. No więc ja się zastanawiam, jak ty to widzisz, Jagoda, i co myślisz o takiej niemocy George'a w sprawie państwa, które blokuje tak naprawdę budżet inicjatywy i stara się zatrzymać te pieniądze w budżecie, zamiast zaoferować człowiekowi reprezentację państwa i kontynentu na świecie. Mm-hmm.
no, żyjemy w takich czasach, że w sumie to jakby nagłośnił dobrze sprawę, to ona by się mogła tam trochę, myślę, rozwinąć i pójść do przodu po prostu. I ogólnie to jeszcze, żeby próbował tego wszystkiego, wiesz o co chodzi, żeby tak się nie poddawał, tak? I innymi sposobami po prostu próbował do tego dojść. Może się zaraził, wiesz, jakiś osób też jakby ze sportów olimpijskich i żeby oni jakoś go wspomogli w tym wszystkim, no. Tak. No tak, takie są moje pomysły. Wydaje mi się, że sytuacja, w której się znalazł, jest trudna, ponieważ pochodzi z małego państwa afrykańskiego i jak wiemy, prawo, praworządność nie działa tam na pewno tak, jak w państwach europejskich, gdzie mamy więcej takich urzędów regulujących wiele spraw. No ale jak widzimy, wziął sprawę w swoje ręce, napisał długą wiadomość, no i jest w kontakcie z instytucjami, które prawdopodobnie będą w stanie wyciągnąć na jego rękę i mu pomóc. Jest jeszcze kilka miesięcy do Igrzysk Olimpijskich, także trzymamy kciuki za George'a. George, jeżeli nas słyszysz, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą. Yeah. Tutaj w backgroundzie zobaczycie zdjęcia z George'em, mamy ich pełno, jak jeździliśmy, George był bardzo równym gościem. Pamiętam nawet historię, kiedy zabraliśmy go do baru Huyen, wspomnianego w poprzednim odcinku, na kurczaka po tajlandzku. Pamiętam, że ten Azjata tam w sklepie na pierwszy rzut oka, kiedy zobaczył dwumetrowego czarnoskórego człowieka, pomyślał, że to napad. Ale po chwili zaserwował nam kurczaka, George zapłacił jak każdy normalny człowiek, tylko niestety no, nie mógł zjeść w środku, bo te wszystkie stoły i krzesła nie były skrojone na miarę jego rozmiaru, więc jedliśmy na zewnątrz. Nawet mamy zdjęcie z tego dnia i z tej godziny i z tej minuty, w której George je kurczaka na zewnątrz baru Huyen. Także George w połowie Polak, można było powiedzieć. No, to prawda, często bywał w Polsce. Ja go często widywałem na zawodach i nawet mi się wydaje, że jeździł na Ursynowie, na Szolcor Godzińskiego, na szkole, więc... Tak, tak, tak. Fajny, ja fajny pamiętam, akcent. Że on tam jeździł. Pamiętam jakieś montaże. Ale zawsze zadawałem sobie pytanie, Jagoda, dlaczego on przyjeżdża do Polski, a nie, powiedzmy, spędza większość swojego czasu w miastach typu Praga, Berlin, które graniczą z Polską i tam... W tych czasach było dużo więcej spotów i dużo więcej możliwości, i dużo więcej wolności, że tak powiem. Mm-hmm. Może względy ekonomiczne, po prostu tutaj trochę taniej. Okej, okay. Możliwe. Wiesz, że George to był pierwszy człowiek, którego poznałem, pierwszy skate, który był sponsorowany przez markę samochodową. Pamiętasz, że on tutaj przyjeżdżał Hyundaiem chyba, czy Hondą? Chyba Hyundaiem. Nie. Ja się go pytałem, dlaczego przyjeżdżasz Hyundaiem, taki mały samochodzik, a ty jesteś taki duży, bo on przyjeżdżał tym malutkim samochodzikiem, a on powiedział, ja nie miałem tutaj za dużo wyboru, dali mi to, przyjechałem. Podobno dali mu samochód zatankowany, mógł go tankować, ja nie wiem, czy później dostał ten samochód na stałe, ale to był samochód, który dała mu firma, żeby reprezentował tą markę samochodu, jeżdżąc po Europie. No, fajna sprawa, jak najbardziej. Niesamowite. No dobrze, ten temat mamy za sobą. Odbyły się zawody na Potockiej w zeszłym tygodniu. Na Potockiej, gdzie odbywa się problem kondensacji powierzchniowej, o której wspomnieliśmy. Zawody się odbyły, także kondensacja wygląda na to, że nie była problemem, który zablokował zawody totalnie, bo tak naprawdę dostaliśmy materiał. Siemanko, siemanko, jesteśmy tutaj na Potocka Contest Vol 3. I zaraz zapytamy uczestników tego wydarzenia, jakie emocje, jakie nastroje po zawodach. Jak emocje po zawodach? Nie wiem, mnie nie było. Ale ogólnie zajebiście, zajebisty klimat, zajebiści ludzie. A gdzie byłeś? Sporo jest z nami, gang. Nagrywki Vansa, obczajcie, Romany, dwójki, nowe. Nagrywki Vansa? Zapraszamy. Za bułeczkę czy... Gang. Za bułeczkę czy... Za bułeczkę z menadżer Jusem. Tak. Dobra, jeszcze jakiś triczek? Wszystkim się podoba. Kuba, Damian, jak po zawodach? Jo, trochę piska, pozdrawiam z Potockiej. Pięknie jest. Jak nastroje? To mój człowiek Boro, wiś mi kurwa 7 dych od 2 tygodni, powiedział, że odda na następny. No i co? Jak nastroje po zawodach? No spoko, trochę więcej trików bym mógł wziąć, ale chill. Stary, ale teraz nie. Zawody wygrał Kamel.
Kamel, który wypowiedział się dla detektywa Deka i tutaj macie materiał. Na co się pierdolisz HS? Na deskorolkę i na rozwój. I na szkółkę deskorolki. No jest rozwój za ciebie, ty. Dobra, idziemy na chatę, bo ja mam ten pociąg. Na razie. Fajnie było, wszystkiego dobrego. Nara! Ale również wypowiedział się dla nas Otor. Otor, menadżer skate'ów. I tutaj jego wypowiedź. No nawija, jak to na woda. Okej, okay, Jagoda, jako że jest zimno, pokazałeś mi, że jest u was minus jeden stopnia, siedzisz teraz w czapce z różnych względów. Chciałem się ciebie zapytać, jakie masz sposoby na zimę, jak zmienia się twój styl życia zimą w Polsce, co nosisz, co spożywasz, co ci pomaga ogólnie zimą? Żeby było mi ciepło, tak? Powiedzmy, żeby w ogóle było ci przyjemnie żyć zimą, więc jeżeli zimno, to coś, co sprawia ci ból i nieprzyjemne i nieprzyjemnie się czujesz, to tak. No, jak można się domyśleć, ciepło się ubrać, nawet parę warstw, na przykład skarpetek albo dwie bluzy założyć, to jest dobry patent. A tak to mieć po prostu takie ciepłe, grube ubrania, tak, kurtka, czapka, rękawiczki, szalik koniecznie. I w sumie to tyle z takich rzeczy, co ja używam. Chociaż mam w domu jeszcze takie śmieszne coś, co się... To jest takie, narciarze i snowboardziści używają, że łamiesz to w pół i to się podgrzewa, tak? I możesz sobie gdzieś to schować tam, gdzie jest ci zimno na przykład. I gdzie możesz sobie to wsadzić? Ja myślę, że gdzieś schować do kurtki, nie wiem, gdzieś tam, jak masz jakieś kieszenie w bluzie, coś takiego, jak ci jest zimno w ręce, to gdzieś tam w rękawiczki włożyć, czy jakoś tak, wiesz. Okej, okay, ciekawa sprawa. Jeszcze o tym nigdy nie myślałem. Czy używasz kremu do rąk i ust? Kiedyś, powiedzmy sobie szczerze, wydaje mi się, że nie było to zbyt męskie, aby używać kremu do ust, aby używać kremu do rąk. Czy w tych czasach jest już to bardziej jakby przystępne i akceptowalne? Na chwilę obecną ja to nie używam żadnych kremów ani pomadek. Chyba żebym miał te spierzchnięte usta, tak? To wtedy bym używał takiej jakiejś pomadki czy szminki do tego. A krem do rąk, no jeśli bym zobaczył, że na przykład są, wyglądają po prostu jakby były takie oziębłe, troszeczkę takie, widać po prostu czasami na zimie, jak skóra po prostu troszeczkę zmienia swój wygląd, więc zalecałbym od czasu do czasu takie kremy do rąk używać. W takim razie przechodzimy do kolejnego pytania. Czy wybierasz się na nowy film Gotka, który już niedługo w kinach? Ja tak, wybieram się jak najbardziej, już mam kupiony bilet i w sumie to się już nie mogę doczekać, aż tam się pojawię. Super, a jaką drogą zakupiłeś bilet, powiedz mi? Gdyby ktoś chciał kupić teraz bilet, gdzie można kupić bilet w Warszawie? No w Warszawie to w sklepie SH, więc trzeba się wybrać na Oleandrów i za gotówkę kupić po prostu taki bilet. Jest ich już, z tego co wiem, coraz mniej, więc zostało dosłownie, myślę, gdzieś koło 2 tygodni, żeby to szybko kupić i mieć zagwarantowaną miejscówkę w kinie. Idźcie na premierę, zawsze po premierze możecie pójść do baru Hujen, stestować kurczaka. Można. Chociaż w sumie ja sobie pomyślałem tak, że kiedyś się robiło te skate wigilie na KC i w sumie data 21 bodajże grudnia to jest takie zbliżone właśnie do takiej skate wigilii, więc mam nadzieję, że po filmie się wszyscy zbierzemy i gdzieś razem pójdziemy, wiesz, miło spędzić czas. O, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będzie tam jakiś wodzirej, który pociągnie tę imprezę zawsze. Ja pamiętam, że za moich czasów to był często Suwak, bądź Kaftan, bądź w ogóle ich duo, które ciągnęły tą całą imprezę na kace i ludzie szli poprzez Aleje Jerozolimskie pod wpływem alkoholu. Było to bardzo ciekawe wydarzenie i mam nadzieję, że to się wydarzy. No mnie niestety tam nie będzie, ale będę miał tutaj prywatną premierę i na pewno wam ten film zrecenzujemy później. Raczej. Godek z okazji swojego filmu udzielił wywiadu portalowi Skate Nerd. Przeczytałem ten wywiad i między słowami znalazłem zwierzenie Godka o formie hejtu i gnębienia intelektualnego, jakie występuje w jego ekipie. I chciałem teraz przytoczyć zdanie i jego wypowiedź i po prostu chciałem zobaczyć, co ty o tym myślisz, Jagoda, bo ja w tym widzę drugie dno.
Godek wypowiada się następująco. Zazwyczaj wymagam od chętnego, chętnego jest to osoba, która chce z nim nagrywać, chociaż pomysłu na pierwszy trik / spot. Najlepiej nie jakiś oklepany typu Vitos / Pałac, ale niestety zazwyczaj to właśnie tam się spotykamy. Lub proponuję, że ja coś znalazłem. Trzy kropki, ale zazwyczaj spotykam się z wyśmianiem lub narzekaniem. Kropka. No ja myślę, że tu jest ukryta krytyka, że tu jest ukryta ważna informacja i że Godek nie jest tak naprawdę traktowany z należytym szacunkiem, jaki mu się należy, ponieważ wspomina o wyśmiewaniu i narzekaniu skejtów, którzy z nim jeżdżą. Mm-hmm. Co ty o tym myślisz? No zdarzają się niestety takie sytuacje. Ja sam czasami jestem też po drugiej stronie właśnie obiektywu i trzymam kamerę. Tak naprawdę to ja nie naciskam na nikogo. Na co ma ochotę zrobić, to pojedziemy i to zrobimy. Domyślam się, że Krzysiek po prostu już nagrywa od wielu, wielu lat, więc ma pewnie i inne spojrzenie na to. No ale różne są osoby, różne są te miejscówki deskorolkowe, a poza tym sama deskorolka w sobie jest trudna i z drugiej strony już dużo było trików na różnych miejscówkach, więc czym dalej idziemy jakby do przodu, tym jest coraz trudniej jakby znaleźć nowe miejsca, nowe triki, nowy sposób jakby nagrania, uwiecznienia tego. No trudny temat ogólnie, tyle powiem. Łatwiej jest pójść na deskę po prostu i sobie pojeździć, niż zebrać się i jakieś ambitne triki nagrać. Super. Teraz mam do ciebie pytanie takiej maści. Wrzuciłem wkładki oraz buty do pralki, żeby je wyprać. Zastanawiałem się zawsze, czy można pozbyć się tego zapachu, który wytwarza się w butach deskorolkowych bądź we wkładkach deskorolkowych. Wrzuciłem je do pralki, wyszły wyglądając tak, jak je wrzuciłem, więc mam nadzieję, że będą tak samo działały. No i teraz schną obecnie. Powiedz mi, czy ty kiedyś uprałeś swoje buty albo wrzuciłeś wkładki do pralki? Szczerze to nie, bo mamy pewne obawy, że może po prostu mogą się te buty rozpaść na części pierwsze, bo słyszałem o takich historiach, słyszałem o tym, jak farba na przykład odchodzi od butów. Wkładki te footprinta, jak mi się zużyją, w sumie to ja po prostu kupuję nowe. Okay. A z takich jeszcze jednych rzeczy, to można jeszcze stosować taki antyperspirant do butów i do stóp, żeby po prostu pozbyć się tego zapachu i w sumie to działa. Ale czy to jest talk, czy mówisz o czymś innym? Nie, mówię o takim zwykłym preparacie, co kupujesz w sklepie obuwniczym, taki wiesz, odświeżasz taki do butów. Okej. Okay. I on zabija bakterie. No tak, i zapach cały zły. Tak, chyba muszę coś takiego zakupić, bo powiem ci, że te wkładki zaczęły pachnieć tak kontrowersyjnie. Wrzuciłem je do prania i zobaczymy. Teraz chciałem opowiedzieć o klipie, który widziałem. Nie wiem, czy widziałeś Raw Cut Gabriela Fortunado. Ja bardzo lubię, jak on jeździ. Bardzo mi się podoba jego elastyczny styl, jego outfity i w ogóle. Piąta minuta, piąta sekunda, jak odjeżdża Nolly Hilla w taki mały bank przed przejściem dla pieszych. Odjeżdża z tego triku, to wjeżdża na pasy dla pieszych i delikatnie, dosłownie delikatnie, nawet nie szturchnął nikogo, ociera się ubraniem o drugiego człowieka, który jest na przejściu dla pieszych. Zobacz, co ten człowiek, jak ten człowiek reaguje. W sumie to my nie wiemy, co on tam mówi, bo są dwie wersje, tak? Jedno, że ej, zahaczyłeś mnie, tak. Przepraszaj mnie, tak. A drugie to ej, zahaczyłeś mnie, coś się wydarzyło, tak? Tak. Bardziej takie półpozytywne. On potem próbuje tam żółwika przybić, tak? Tak. Ale wygląda tak, jakby ta osoba, która szła, była trochę nie w sosie, no. Ale dokładnie. Zdarza się, wiesz, jak jest. Tak, wiem, jak jest, ale ja jeszcze się zastanawiałem, czy może to być trzecia wersja, że ten koleś mówi mu, że mu się podobał po prostu jego trik, tylko że mówi to z twarzą bardzo poważną i jakby taką bez emocji. Czy wydaje ci się, że to jest bardzo mało realne? Mało realne. Ja myślę, że bardziej był zły, że się o niego tam tak. Zahaczył go. Chociaż tak naprawdę to jest nic nieznaczące. Tyle razy na ulicy, czy w autobusie, czy coś, po prostu o kogoś zahaczysz, czy tak. Nie wiem. Mało istotna rzecz. Niektórzy są za bardzo tak
skupieni na sobie po prostu i wiesz, przewrażliwieni na tym. Ja sobie pomyślałem o tym, że trochę taki, trochę jakby, jeżeli to był problem z tym otarciem się ubranie o ubranie, to wyszedł z niego taki, taki delikatny agresor, zawołał go później do siebie, żeby z nim porozmawiać, no i gdyby ten Gabriel mu powiedział, że daj spokój, nic nie zrobiłem, to tak naprawdę mogłoby to wywołać małą sprzeczkę, ale wydaje mi się, że Gabriel podszedł do tego z trzeźwą głową i powiedział mu sorry stary i chciał przybił mu żółwia. Mogło tak być, bo nie można zapominać, że wiesz, to, że jeździmy na desce, to jest po prostu nasz taki kaprys tak naprawdę. Wiele osób na świecie jakby nie akceptuje tego i twierdzi, że po co my to robimy, tylko niszczymy, hałasujemy i przeszkadzamy, tak? Wiesz, ja rozumiem tych ludzi, co nie jeżdżą na desce i nie interesuje ich to wcale, tak? Ale to też nie jest tak, że chodnik jest tylko jego, czy schody, tak? Też mam prawo coś sobie robić. Tak, tak, tak. No jest to dosyć chaotyczne i mogę sobie na pewno wyobrazić to z perspektywy osoby, która nie jeździ na desce, że myśli, że to jest po prostu wariactwo tak naprawdę. Jeżdżąc szybko po ulicy, po przejściu dla pieszych i nagle ktoś się o ciebie ociera dosyć szybko, przejeżdża dosyć szybkim tempie i gdyby przejechał troszkę bliżej, to mógłby cię odepchnąć. Może tak po prostu pomyślał sobie ten gościu. Ale była to ciekawa sytuacja dla mnie, zaobserwować, co się tam wydarzyło. My, w przeciwieństwie do innych programów, jesteśmy przejrzyści jak ten czajnik. No i na koniec bardzo ważny update. Kącik informacji i kącik wiedzy z Grzegorzem Gądkiem, który będzie się tutaj pojawiał epizodycznie i dostarczał nam wiedzę z rynku deskorolkowego w Warszawie, może nawet w Europie. I będą to szybkie update'y, tak żebyście wszystko wiedzieli. Halo? Siema, siema. Czy to Detective Deck? To dokładnie Detective Deck, zgadłeś. Słuchaj. Nagrywasz czy nie? Jest nagrywane, tak, ale wszystkie przekleństwa i wulgaryzmy wytniemy, także się nie martw. Ty, czekaj. Halo, halo. O, to ja siebie słyszę. Potrzebujesz jeszcze chwilę, czy już? Możemy gadać, tylko prowadzę samochód, ale no nie wiem na ile to jest, wiesz, taka rozmowa, że muszę być... Nie musisz być, to jest tylko taki szybki update, którego po prostu szukam, bo powiem ci na szybko, rozmawiałem z autorem przed chwilą na temat kilku kwestii, no i pojawiła się kwestia dwóch skateparków, skateparku na Potockiej i zimowego narodowego. I chciałem cię zapytać, czy masz w ogóle jakieś info, które dotyczy problemu, który się pojawił teraz na Potockiej ostatnimi czasy, w pogodzie, która się troszkę zepsuła no i jest zimniejsza niż podczas lata. Problem nazywa się kondensacja powierzchniowa i woda, która się skrapla, sprawia, że skatepark jest po prostu mokry w tej pogodzie. I czy w ogóle jest jakikolwiek pomysł na to, jak to naprawić? Jak naprawić kondensację? Myślę, że to trzeba by bardziej pogadać z twórcą praw fizyki. Natomiast mówiąc poważnie, no to ja nawet się pytałem chłopaków ostatnio, bo dotarłem na Potocką, żeby sobie pojeździć i byłem srogo zawiedziony, że właśnie jest ta sytuacja i wytłumaczył mi Kej, że dzieje się to bardzo sporadycznie i akurat jesteśmy w takim momencie wyjściowym, że przy tej temperaturze jeszcze na 100 stopni, no po prostu ten deszcz się zamienia w końcu ostatecznie właśnie kałużą pod dachem. Tak, że ten proces kondensacji tam się rzeczywiście odbywa przy tych konkretnie warunkach atmosferycznych, które mamy jeszcze zanim zrobi się naprawdę zimno, to niestety jesteśmy teraz w takim momencie. Czyli jesteśmy uziemieni w ramach kondensacji, wiesz, można to, tak to nazwać. Tak. Przejściowo. Skondensowała się przejściowo ilość godzin dostępnych na skateparku. Ja to po prostu zgłoszę do takiego pana, z którym tam jesteśmy w kontakcie w temacie inwestycji, na bieżąco w zasadzie rozmawiamy regularnie i no wytłumaczę mu, że to jest bardzo istotne, zobaczymy co się stanie. Złapałeś mnie jak dobry detektyw zupełnie z zaskoczenia. A więc pytanie, na które czekał chyba każdy, co z zimowym narodowym tej zimy? Czy możesz zdradzić cokolwiek zza kulis tego projektu? Tak. No właśnie jest to temat, który mam bardzo na tapecie, jak co roku, o tej porze roku. Niestety wieści na ten moment nie są korzystne.
ponieważ operator Stadionu Narodowego bardzo zmienił swoje podejście i bardzo komercyjnie traktuje wynajem. Nawet jeśli chcesz poprowadzić zajęcia dla rolkowców dosłownie w otoczeniu stadionu, to mi donosili koledzy prowadzący takie stowarzyszenie Isle of Rolki, no to oni muszą za to płacić nagle kasę po prostu. I tak samo teraz operator stadionu powiedział, że może jak najbardziej wynająć tę przestrzeń, tylko że policzy, ile to jest miejsc parkingowych i zapłacimy abonament za każde miejsce parkingowe i wtedy nie ma problemu. No to oznacza, że to jest taka kasiora, że to w ogóle nie ma szans, żeby ten skatepark się sfinansował. W związku z czym my teraz spróbujemy dotrzeć do, z pomocą mam nadzieję, Związku Brodkarskiego, czyli Grzesztofa i spółki, dotrzeć do ministerstwa, które jest ostatecznym przełożonym operatora stadionu. Jeszcze pogadamy z tym operatorem chwilkę. No i mam nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, żeby zorganizować finansowanie i żeby stadion no jednak uszanował fakt, że dostarczał przez w zasadzie 7 lat główne miejsce, takie no 6 edycji się odbyło narodowego. No i myślę, że każda była, wszyscy podkreślali znaczenie tego miejsca dla sceny deskorolkowej w Warszawie, dla też po prostu sklepów, które w sezonie zimowym utrzymywały sprzedaż i tak dalej, no ale przede wszystkim dla osób, które mogły tam sobie pojeździć. Sam osobiście też korzystałem regularnie, więc doskonale rozumiem, jakie to jest ważne, żeby ten stadion się wydarzył w tym roku. A czy to się uda, to na obecnym etapie muszę powiedzieć, że nie wiem. Jesteśmy tuż po wyborach, więc tam też ministerstwo, domyślam się, że może mieć inne rzeczy na głowie odrobinę. No ale spróbujemy, no. Tyle co mogę powiedzieć i obiecać, to, że spróbujemy tam wszystkimi możliwymi środkami dotrzeć, żeby wytłumaczyć. Zastanawiałem się nawet, czy nie pójść takim kierunkiem trochę jak Shaber Bowl, czyli zrobić właśnie wydarzenie, coś w rodzaju jakiegoś takiego po prostu pokazania, że to jest temat interesujący dla dużej grupy ludzi, że to jest właśnie nie tylko no tak, bo na tej zasadzie chyba otrzymałeś budżet i firma, w której współpracujesz, otrzymała budżet na budowę skateparku, czy powiedzmy skweru sportów miejskich na ratuszu, dlatego że tam było jakieś głosowanie i ludzie to wybrali, tak? Jako projekt, który przyczyni się do... W budżecie obywatelskim, zresztą ten budżet został pomnożony przez 5 ostatecznie przez ratusz, bo dostrzegli sens tego projektu. Aha. Więc to było po bardzo długich, no wiesz, jakby ten projekt był głosowany w 2014 roku, potem było 5 lat chodzenia za tym, że tak powiem, za kulisowego troszkę, żeby to się w ogóle wydarzyło, bo tam mówimy o tym, że to jest no 40 centymetrów od stropu metro. Okay. Więc jest łatwe, a ten budynek, co tam stoi, no to jest Arsenał Królewski, to jest zabytek. Ale czy ostatecznie głosy przeważyły i głosy pokazały, że no, miasto ten budżet przeznaczyło na ten park? Na pewno to miało znaczenie, natomiast no niestety przykład kortów, wiesz, skateparku też, który został przegłosowany w budżecie obywatelskim. Myśmy też nad tym z Michałem Jurasiem pracowali przez dłuższy czas w 2020 roku nad nowym projektem i po prostu spędziliśmy na tym sporo czasu. No to niestety korty są z budżetu obywatelskiego przegłosowane, ale się nie wydarzają i nie wygląda na to, żeby się miały wydarzyć. I kto to blokuje? To nie jest takie oczywiste, że Arsenał blokuje to przede wszystkim w tej chwili koszt budowy tego obiektu. Miasto w pewnym momencie, jak tylko się zaczął COVID, ogłosiło przetarg, no i tam brakowało dosłownie 50 tysięcy złotych. Niestety miasto wtedy nie mogło dołożyć tej kasy, bo było dosłownie początek pandemii. Okay. No a później po inflacji nagle ta kwota się zrobiła tak duża, że po prostu, no jakbyśmy mieli wskazywać osobę odpowiedzialną, no to ja bym powiedział, że to jest niestety kwestia tego, że Warszawa straciła tak dużo pieniędzy na zmianach podatkowych wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, już który odchodzi, jak wiadomo, no że po prostu na bardzo dużo inwestycji nie ma pieniędzy, zwyczajnie. Okay. To często jest kwestia tego, czy sobie chcemy zbudować jedną rzecz, albo czy na przykład
chcemy zapłacić nauczycielom pensję, tak? Jakby wiesz, okay. No i wtedy jak masz takie rozkminy, no to jednak jasne jest, że wydajesz na te pierwsze potrzeby tak zwane i niestety do tego te zmiany podatkowe tak w praktyce doprowadziły, bo czasami to się wydaje takie abstrakcyjne, no zmienili podatki, jakie to ma znaczenie. Ano ma takie, że nie ma kortów i tak samo na polu mokotowskim w nowym oddanym miejscu jest na przykład nie są te wyspy tak, nie wiem czy widziałeś tę miejscówkę tego tak. Oddaną świeżo tam. Widziałem twój post, na którym napisałeś, że budżet został obcięty. No został obcięty do 20% pierwotnej wysokości, czyli koszt całego parku miał być 80% wyższy, znaczy zostało, no to nie jest taka przelicznika, ale generalnie 20% budżetu, który był na początku wskazany, że jest potrzebny, został rzeczywiście przeznaczony na realizację, bo tyle pieniędzy miało miasto tylko. Także to są realne problemy, z którymi trzeba się zmagać i na przykład przez to no nie ma połączenia między tymi wyspami. Nie ma jeszcze trzech innych wysp, które są zaprojektowane. Tam miała być taka bardzo fajna fontanna do jeżdżenia, też taki fajny, taka duża Barcelona z takim fajnym gapem. No i może kiedyś to się uda zbudować, bo są te rzeczy wstępnie zaprojektowane, no ale teraz niestety się nie udało, no więc... Okej. No, tak to w praktyce wygląda. No i jeszcze jedno pytanie, wracając do tego Stadionu Narodowego, no bo przecież tak naprawdę to on i jego obecność ma nieść misję również taką społeczną, socjalną. I dlaczego to się tak skomercjalizowało, jeżeli chodzi o twoje doświadczenie? Dlaczego nagle musicie współpracować z dostawcą tego serwisu, który jest tak bardzo nastawiony na zarabianie pieniędzy i komercjalizację? Wiecie co robić, nie? Wiecie co z nim robić, nie? Czy na początku tego projektu nie pracowaliście z ministerstwem? Czy to zawsze był ktoś zatrudniony przez ministerstwo, żeby negocjować ceny i może jakoś tak podwyższać ten budżet, żeby więcej pieniędzy wpłynęło do kasy państwa? No to jednak są groszowe sprawy raczej z perspektywy budżetu państwa, ale mam na myśli to, że tylko pierwsza edycja była robiona przez operatora stadionu bezpośrednio. Okay. Kolejne edycje były robione przez taką firmę Testa, która robiła też lodowisko. No i teraz to lodowisko ze względu na niestety znowu COVID, ono się nie wydarzyło już dwa razy na Stadionie Narodowym, tak jakby, tylko wydarzyło się na tym, w formie takiej objazdowej ostatecznie. Okay. Czyli, że tak zwany zimowy... nie pamiętam, jak to się tam nazywa, w każdym razie, że jeżdżą z tym lodowiskiem po różnych takich dużych stadionach. Taki pop-up. Zimowy objazdowy, ja to nazywam. Okay. Tak, jakby. No i wiesz, no i skala tego jest taka, żeby to wszyscy rozumieli, że na lodowisko przez sezon zimowy na Narodowym przychodzi 800 tysięcy ludzi, a na skatepark niecałe 20. W związku z czym ta firma, no nie ma, jakby robili to zajawki głównie, tam jakby po prostu, tak szczerze mówiąc. I po prostu... Teraz już nie bardzo mogą sobie na tą zajawkę pozwolić, tak mówiąc w skrócie, bo po prostu dwa lata przerwy przez COVID dojechało ich tak bardzo finansowo, że muszą się skupić po prostu na tym, żeby w ogóle firma ich przetrwała i żeby mogli sobie zrobić w przyszłym roku już normalnie na zimowy narodowy. Też jest kwestia, sorry, że tak dorzucam wątków, natomiast no jest też kwestia, słyszałeś awarii stadionu, nie? Jakby, nie wiem, czy kiedyś tam pamiętasz, że tam się dach o mało co nie zawalił. Tak. Akurat stadionu. Wtedy byłem w Polsce na chwilę. No. No właśnie, widzisz. No to pamiętasz ten temat, był zamknięty Stadion Narodowy przez jakiś czas, no i teraz jest założone takie tymczasowe rozwiązanie zabezpieczające, żeby tam się nic nikomu nie stało, no ale docelowo będzie niestety jeszcze naprawa teraz przez sezon zimowy, w związku z czym tego lodowiska z tego powodu tam nie będzie w tym roku. No i w związku z tym, że nie ma lodowiska, no to też ta firma nie ma w jaki sposób zająć się skateparkiem w tym miejscu. Więc tam nie ma jakby, powiedzmy, złej woli ze strony tych osób, które organizowały zimowy nagrodowe, to żeby to było jasne dla wszystkich. Natomiast jeśli szukać kogoś, kto mógłby nam w czymś pomóc, no to rzeczywiście operator stadionu, którym jest, dodajmy, państwowa spółka. To nie jest tak, że stadion jest prywatny, tylko stadionem zarządza firma państwowa. Czyli powiedzmy ludzie, którzy zostali naznaczeni do tych ról z ministerstwa? To tak działa? Spółka Skarbu Państwa, prezes jest powoływany przez ministra sportu. Tak jest, dokładnie. Okej.
Okej. Okay. No i nie macie tego kontaktu no tak, bezpośredniego jeszcze. Masz nadzieję, że uda ci się porozmawiać z kimś. Nie mieliśmy go teraz, znaczy ja wiem, kto tam działa, znamy się z osobami z zarządu, bo ta sprawa wyszła dosłownie w ostatnim tygodniu, więc jeszcze jakby, wiesz, przygotowujemy się na razie do tej rozmowy, można powiedzieć. Jasne. Zbieramy szyki i jakby, no spróbujemy, no to wiesz, to chwilę zajmie na pewno. Mam nadzieję, że przyniesie jakiś konkretny efekt. Niemniej sprawa jest jak najbardziej na tapecie i też na szczęście mamy, powiem to tajemniczo, bo nie rozmawiałem z tą osobą, nie mam upoważnienia, żeby ujawniać takie rzeczy. Jasne. Natomiast mamy tam agenta wewnątrz pewnych struktur. Ostatnie pytanie, to jest takie pytanie tego odcinka. Co jadłeś dzisiaj na śniadanie, powiedz mi? Jadłem dzisiaj na śniadanie oczywiście jajecznicę, więc nie mam żadnej szalonej odpowiedzi, niestety. Jajecznica? Jajecznica to jest moja opcja praktycznie co drugodzienna, ale powiedz mi, z czym była ta jajecznica? No. Czy to była jajecznica na boczku, na szynce, czy to była jajecznica z cebulą? Nie. Właściwie to ja, wiesz, raczej taką zupełnie klasyczną... Piór. Jajóweczkę z po prostu piór plus świeży szczypiorek, nie wrzucony, nie podsmażony. A, czyli był szczypior. I do tego jakieś tam warzywka i po prostu to jest mój totalny zestaw na start dnia. Wiadomo, samo zdrowie, więc wszystkich zachęcamy do zdrowego odżywiania jeszcze. Fajnie, a co do picia? Kawka? Kawkę zgodnie z rekomendacjami Hubermana piję trochę później. Huberman, taki neurolog deskorolkowy. No oczywiście. Swego czasu, swoją drogą. Także kawka niekoniecznie, natomiast woda niegazowana z cytryną, to jest, wiesz, to jest jak najbardziej też ten sam priorytet. Ale mineralna czy źródlana? Wiesz co, filtrowana kranówka taka jakby przez filterek, także to jest a, to też ciekawa opcja. Tego typu opcja low budget. Polecam wszystkim. Super, to fajnie. To jeżeli będziesz miał jakiekolwiek problemy, możesz liczyć na naszą pomoc detektywistyczną z programu. No, dziękuję właśnie, dzięki, jasne. Dziękujemy za twój input w dzisiejszej rozmowie. Bardzo ciekawe informacje. No i co? Będziemy się kontaktować z tobą, także trzymasz nas w niepewności, jeżeli chodzi o skatepark narodowy i no, trzymamy kciuki. Mi, że nie mam takich wieści od razu, wiesz, że wszystko załatwione. No niestety jeszcze liczę na to, że najbliższe tygodnie przyniosą nam tą odpowiedź i będziemy mieli dobre wieści zarówno o narodowym, jak i, że tak jeszcze tajemniczo zakończę, o Szaber Bowlu. Ale to na wszystko przyjdzie czas. I drogi programie detektywistyczny, wszystkiego dobrego na ziemi polskiej, obcej i każdej innej, na której tam się znajdujesz w tej chwili. Pozdrowienia serdeczne, trzymaj się. No to fajnie, miło się złapać, szerokiej drogi, prowadź bezpiecznie. Jasne, cześć. Na razie, cześć. A w przyszłym odcinku zastanowimy się, jakim cudem w czasach skateparku na Blue City ze sklepu z żywnością znikały produkty, za które skejci nie płacili i jak udawało się im wyjść z tego bez żadnych konsekwencji. Jak sprawowała się ochrona, jakim cudem przy kasie nie dzwonił alarm i produkty zostały wynoszone bez skrupułów z tego sklepu, który już nie istnieje. Był to Piotr i Paweł w centrum handlowym Blue City. Skatepark również nie istnieje, niestety. Natomiast centrum handlowe ciągle istnieje, jeżeli pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam. Jest cały czas, oczywiście. Okej, super. Mm-hmm.